Wały swoje z chęcią zawsze kręcę, wprawę w tym mam, choć chude mam ręce. Obracam, kręcę, turlam i roluję, zwijam, układam i wykorzystuję. Każdy wał wychodzi mi zgrabny, w talii szczupły, w krągłościach powabny. Z pościeli, z kołdry, czy też z pierzyny, lepszy jest wał od najlepszej dziewczyny. Bo nie ma ludzi, nie wybrzydza, zawsze gotowy, nie miewa okresu czy bóli głowy. Nie trzeba czekać, aż się w końcu umyje, zawsze piękny i nigdy nie utyje. Oko wała, więc daję upust kutliwej jaźni i puszczam wodze swej wyobraźni. Pod tatę, pod psę czy pod studentę, można i kręcić śmiało pod kobietę. Bo dowolna pozycja i długość stosunku, nawet nie trzeba rozpijać go w trunku. Oho, tam je często nadchodzi po nocach, żeby w końcu na klatce postawić mu kloca. Udany z wałem kołdrowym jest mój związek, nie tylko z miłości, również przez rozsądek. W pokoju swym zamknięty przesiaduję, całymi dniami się tylko onanizuję. I pogrążony w błogości masturbacji, nie zdałem sobie sprawy z powagi sytuacji. Chwila finiszu się już zbliża, a tu tatę z kablem od prodiża. Okowała, to oko wała. To oko wała. Oko wała. To oko wała.